Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela. Księga Ozeasza, 13 rozdział, 4 werset. Jedyny Zbawiciel. Bóg nie wypowiedział nic bardziej wzruszającego niż ta seria nagan, czułych wypowiedzi i zaproszeń do powrotu do szczęśliwych czasów. Opisana w Ozeasza 13. Wszystko na marne. Bóg wydał wyrok i odwołał się do łaski, która doprowadzi Izraela do powrotu do Niego. Poza Panem nie ma Zbawiciela. Efraim będzie musiał być o tym przekonany po tym, jak na próżno czekał na wybawienie z ręki swoich królów i sędziów, o czym mamy zapisane w Ozeasza 13 rozdział, werset 10. Poza Panem nie ma Zbawiciela, potwierdzają dzieje, 4 rozdział, 12 werset, mówiąc o imieniu Jezus. Bóg poznał swój lud na pustyni. Tam Izrael chodził za nim po jałowej ziemi, o czym czytamy w Ozeasza 13:5 i Jeremiasza 2:2. Dopóki był tylko Bóg i piasek, nie mieli innego wyjścia, jak tylko liczyć na Pana krok po kroku. Dobrobyt i obfitość ujawniły później ich rzeczywiste nastawienie, o czym czytamy w Ozeasza 13:7 i w 5 Mojżeszowej 32, 15 i 18. Niestety, tak często dzieje się w życiu chrześcijan. Gdy tylko poczuje, że nie musi już liczyć na Pana w codziennych potrzebach, ujawnia tendencję do popadnięcia w pychę i zapomnienia o Bogu, od którego zależy. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 55 werset, powtarza okrzyk zwycięstwa z Ozeasza 13:14. Oprócz obietnicy ostatecznego wyzwolenia Izraela, Duch Święty kieruje nasz wzrok ku zmartwychwstaniu i temu, który pokonał śmierć. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela. Księga Ozeasza 13:4. Jedyny Zbawiciel.